Co było ci najważniejsze tak naprawdę, zacząć dobrze ligę i zwyciężyć? To się udało i chyba to dzisiaj najważniejsze? Tak, dzisiaj to jest najważniejsze, 3 punkty wywiezione. Wydaje mi się w dobrym stylu, naprawdę graliśmy fajną grę, pokazaliśmy, że w okresie przygotowawczym pracowaliśmy bardzo ciężko i fajnie to dzisiaj wyglądało, współpraca naszych chłopaków, którzy wchodzili z ławki, dali jakość, no i bardzo fajnie. Dla ciebie indywidualnie, pierwszy mecz i pierwsza liczba, pierwsza asysta z prawej nogi? Tak, z prawej, bo jestem prawonożny. Czyli po prostu w okresie przygotowawczym trochę goli, a dzisiaj asysta, chyba fajnie, bo dostajesz od razu pierwszą jednostkę i jeszcze pokazujesz to liczbami, że... Tak, no fajnie zacząć tak pierwszy mecz, ale najważniejsze będzie podtrzymać jakby dobrą formę i przede wszystkim zwycięstwa drużyny, no bo to jest w sumie najważniejsze. I fajnie tak zacząć. Przy okazji dzisiaj stadion trochę przejęty, no kilkaset kibiców ze Szczecina, zwłaszcza w drugiej połowie, jak na tej połowie głównie byliśmy, fajnie się chyba grało. Tak, bardzo fajnie się grało, było to słychać, kibice dali z siebie wszystko, tak jak my. No dzisiaj wydaje mi się kawał dobrej roboty ze strony kibiców i z naszej strony, więc jest się cieszyć, jest co świętować i przygotowujemy się do następnego meczu. No właśnie, następny mecz, już tylko to jedno pytanie. To już czwartek, a już w środę na niego wylat. Mało czasu na regenerację, ale chyba fajnie, bo najważniejsze jest grać, a nie trenować. Tak. Mam tutaj. No. Już, dokończymy tylko to i możesz coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć do tego Misza, że jest Misz i super. Biega szybko, tylko nie chce zrobić śliski, ale okej. Okay, no. Bo... Potrzebuję Ogatamo, żeby jak Misz poszedł do linii. Ja, bracie, żart trochę. I to tam pokroisz, nie pokroję, ja mu kamerę ale pokroję. Ale jakby podlali wodę, to bym zrobił ślizg. To no. Start ligowy się udał, to teraz czas na konferenc. Tak. No przede wszystkim każdy teraz musi pozostać fit, dobrze zjeść, dobrze spać, bo mało jest czasu na regenerację. Każdy musi o siebie zadbać teraz o wiele bardziej. No i fajnie teraz będzie grać co 3 dni. Tyle.